Szczęść Boże, Maria Patecka, zapraszam na informacje dnia. Dziś święto niepodległości Ukrainy. Prezydent Andrzej Duda przy tej okazji postanowił udać się za wschodnią granicę. Niepodległość dziś za nią, w jej obronie Ukraińcy przelewają krew, doskonale zdając sobie sprawę z tego, co świętują 24 sierpnia. Świętują pół roku po rozpoczęciu rosyjskiej agresji, pół roku od dnia, w którym na nowo przypomniało o sobie imperialne rosyjskie okrucieństwo. Dla wszystkich nas dzień. Ten dzień jest niestety ważny także dla naszego wroga. Musimy sobie uświadomić, że są możliwe odrażające rosyjskie prowokacje. Święto niepodległości Ukrainy z ust prezydenta Wołodymyra Zełenskiego płyną słowa niesatysfakcji, bo jak ją mieć, gdy kolejni rodacy giną na froncie? Płyną za to słowa ostrzeżenia, bo Rosja jest zdolna do wszystkiego, zdolna, by zabijać niewinnych. Ta batalia, którą toczy dziś Kijów, to batalia o przyszłość państwa, przyszłość całej Europy. Podkreślał to w trakcie swojej wizyty za wschodnią granicą prezydent Andrzej Duda. Sprawiedliwości, uczciwości, demokracji, prawa międzynarodowego bronicie dzisiaj właśnie wy, przed agresją, przed czymś, z czym wszyscy się nie zgadzamy, przed łamaniem właśnie wszelkich zasad. W dniu, który poprzedzał święto niepodległości Ukrainy, prezydent Wołodymyr Zełenski zaprosił światowych przywódców do udziału w Platformie Krymskiej, by jeszcze raz pokazać Putinowi, że Kijów już wybrał przyszłość bez niego, bez bomb, bez kogoś, kto od 2014 roku zrobił już wszystko, by można było nazwać go zbrodniarzem wojennym. Putin zaczął od Krymu i na Krymie, jak mówił wczoraj prezydent Zełenski, wszystko się skończy. Aby przezwyciężyć terror, przywrócić gwarancje i bezpieczeństwo naszemu regionowi, Europie, całemu światu, trzeba odnieść zwycięstwo w walce z rosyjską agresją. Dlatego konieczne jest wyzwolenie Krymu spod okupacji. Tam, gdzie wszystko się zaczęło, na tym się skończy. To będzie skuteczna reanimacja światowego prawa i porządku. Zełenski nie chce powtarzać błędów przeszłości. Nie chce rozmów, które prowadzą donikąd. Mówił o pułapce porozumień mińskich. Światowi przywódcy wczoraj w trakcie Platformy Krymskiej odrzucili wszelkie próby przymusowej integracji z Rosją części terytorium Ukrainy. Z Kijowa prezydent Andrzej Duda wrócił w nocy. Na dworcu kolejowym w Przemyślu powtórzył, że Krym należy do Ukrainy i Rosja musi go zwrócić. Ukraina dzisiaj potrzebuje wsparcia. Mocno akcentował to już po powrocie z Kijowa prezydent Andrzej Duda. Nie mam żadnych wątpliwości, że naszym obowiązkiem jest to wsparcie dawać. Polski prezydent wyraził swoją radość z tego, że wielu przywódców, choć nie przyjechało osobiście, to w spotkaniu Platformy Krymskiej uczestniczyło w sposób wirtualny. Przekazał, że owocem spotkania jest bardzo jasny i jednoznaczny komunikat. Komunikat, że Krym jest ukraiński i Rosja musi go Ukrainie zwrócić. Rosja łamie prawo międzynarodowe, to jest rosyjska agresja, to jest brutalna napaść z pogwałceniem wszystkich zasad i stan międzynarodowego porządku musi być przywrócony. I jeżeli ta wojna ma się zakończyć, a wierzymy w to głęboko, że zakończy się, to musi się ona zakończyć właśnie tym, że Rosjanie zostaną wyparci, że wycofają się z terenów Ukrainy, które dzisiaj okupują. A Ukraina wróci, i tu cytat, do normalnego funkcjonowania w swoich uznanych przez społeczność międzynarodową granicach. A dziś w specjalnym nagraniu prezydent Andrzej Duda złożył życzenia Ukraińcom. Drogi ukraiński bracia, wielkie narody Ukrainy. Polska jako pierwsza w świecie uznała niepodległość Ukrainy. Dzisiaj również solidarnie stoimy przy was, gdy Ukraina broni swej wolności, odpierając rosyjskich agresorów. Wiem, że zwyciężycie. My, Polacy, wierzymy, że wolna Ukraina, odbudowana ze zniszczeń, będzie cieszyć się dobrobytem w europejskiej wspólnocie. Przyjmijcie, proszę, najlepsze życzenia z okazji rocznicy waszej niepodległości, składane w czasie, gdy wszyscy widzimy, jaką niepodległość ma cenę. Niech przyjaźń mocno łączy Polaków i Ukraińców. Niech żyje niepodległa Ukraina. Niech żyje wolna Polska. Za wschodnią granicą przebywa ksiądz profesor Waldemar Cisło z Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Na miejscu przekazuje wsparcie potrzebującym. Podkreśla, że przedłużająca się wojna zwiększa ryzyko obojętności.
Tu znajdujemy się na granicy polsko-ukraińskiej. Widzimy, że ten ruch graniczny niestety nabiera na sile. Nam udało się przekroczyć ją dosyć szybko ze strony polskiej wraz z darami, które wieziemy do Czerwonogradu. Jest to jedno z miejscowości, w której pomagamy systematycznie od początku wybuchu tego konfliktu. Dzięki naszym dobrodziejom i indywidualnym i firmom mogliśmy tam już dostarczyć kilkadziesiąt busów z żywnością, z odzieżą, ze środkami chemicznymi. To, co w kraju wojny jest zawsze najbardziej potrzebne. Żywność, bo ludzie nie mają pracy, nie mają środków na jej zakupienie, leki, środki higieny, ponieważ często jest brak wody. Zależy nam na tym, żeby też nie były rozprzestrzeniane tak zwane choroby brudnych rąk. Jest to też misja solidarności, bo chcemy pokazać, że pomimo tego, że ten konflikt się wydłuża, on już dla wszystkich jest zbyt długi, chcemy pokazać, że nie jesteśmy zmęczeni, że chcemy być z nimi, okazać im naszą solidarność. Módlmy się też, ludzie wierzący, o to, żeby nasza ojczyzna została zachowana od nieszczęścia wojny. Pokój nie jest nam dany raz na zawsze. A teraz Niemcy, którzy zapowiadają uruchomienie kolejnej elektrowni węglowej w reakcji na kryzys gazowy. Kanclerz Olaf Scholz udał się tymczasem do Kanady i liczy na szybkie dostawy LNG z tego kraju. Niemcy mają poważny problem przed zimą. Rosja robi wszystko, by nie udało im się zapełnić magazynów z gazem. 31 sierpnia Gazprom ponownie, według zapowiedzi, na 3 dni wyłączy gazociąg Nord Stream 1. What Russia is doing is splitting population. To, co robi Rosja, to dzielenie populacji, dzielenie sojuszników, dzielenie wszystkich tych, którzy wspierają Ukrainę. I to nigdy, przenigdy nie powinno się udać. Jednak to właśnie Niemcy są szczególnie podatni na te działania. Niemcy zawsze są de facto adwokatem Rosji, bo w sferze retoryki kanclerz Scholz i jego koalicjanci są bardzo antyrosyjscy, no ale gdy chodzi o czyny, no to czyny są miałkie. I tak dla przykładu, wczoraj w Kijowie prezydent Andrzej Duda nawoływał do rozbiórki gazociągu Nord Stream 2 nieprzypadkowo, bo to w Niemczech podnoszone są głosy, by skorzystać z drugiej nitki gazociągu północnego. Na pierwszej nitce Kreml wyszukuje kolejne przeszkody techniczne. Wyszukuje, bo według Niemiec gazociąg jest w pełni gotowy do przesyłu gazu. Berlin ma problem i być może czeka go nie jedna, ale co najmniej 2 ciężkie zimy. Szybko musi wyzbyć się uzależnienia, choć nie przychodzi mu to łatwo. Na temat współpracy kanclerz Olaf Scholz rozmawiał z premierem Kanady. Analizujemy, czy eksport LNG bezpośrednio do Europy ma sens i czy przemawiają za tym argumenty biznesowe. To jest coś, o czym rozmawiamy. Problem może stanowić infrastruktura. Na wschodnim wybrzeżu Kanady brakuje terminali. Zwiększenie dostaw LNG to nie jedyna opcja, po którą chce sięgnąć Berlin. Próbuje oszczędzać gaz poprzez uruchomienie elektrowni węglowych. W przyszłym tygodniu do sieci ponownie podłączony zostanie kompleks w Nadrenii Północnej Westfalii. Elektrownia ma pracować do końca kwietnia przyszłego roku. Burzliwa w kraju jest też dyskusja o atomie. Do końca roku miały zostać wyłączone 3 ostatnie elektrownie jądrowe, ale i tutaj pojawiają się głosy, by je również utrzymać. W tej chwili po prostu nie możemy sobie pozwolić na luksus dzielenia energii na dobrą i złą. To słowa ministra gospodarki Turyngii. Przeciwnikiem tego kierunku jest Robert Habeck, wicekanclerz i minister gospodarki. Zieloni, do których należy, odrzucają całkowicie energetykę jądrową, a Niemcy, według deklaracji Olafa Scholza, dalej chcą być pierwszą europejską gospodarką neutralną klimatycznie. I to już w roku 2045. For us. Dla nas to, co nas czeka, to nic innego jak największa transformacja naszej gospodarki, infrastruktury i mobilności od początku rewolucji przemysłowej. Osiągnięciu tego celu ma służyć porozumienie wodorowe podpisane z Kanadą. Dokument obejmuje produkcję i eksport tego paliwa, które w przyszłości ma zastąpić gaz. Nasz cel jest jasny. Chcemy uruchomić eksport kanadyjskiego wodoru do Niemiec w 2025 roku. Berlin nie chce zatrzymać się wyłącznie na neutralności w roku 2045, ale swoją wizję przyszłości Europy próbuje narzucić całej Unii. I taki wniosek wypływa z tekstu, jaki dla jednego z brukselskich portali napisał były wieloletni urzędnik Komisji Europejskiej. Polityka energetyczna stała się ofiarą ideologicznych targów. Obywatele ryzykują, że słono zapłacą za energię, która powinna być tania, a niektórzy mogą nawet cierpieć z powodu mrozu tej zimy, ze względu na niemiecki polityczny eksperyment narzucony całej Unii Europejskiej. Autor tekstu uznał kierunek zniszczenia energii jądrowej i paliw kopalnych za ideologię, której koszty poniosą zwykli obywatele. Analitycy z banku PKO SA wyliczyli, jak rekordowo wysokie ceny za emisję dwutlenku węgla wpływają na nasze portfele.
Ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla ponownie około 100 euro za tonę przekładają się na wyższe koszty produkcji elektrycznej z węgla i z gazu, które w lipcu wynosiły odpowiednio 534 zł za megawattogodzinę i 1506 zł za megawattogodzinę. Potencjalne zniesienie obowiązku zakupu uprawnień do emisji dwutlenku węgla pozwoliłoby zmniejszyć koszty do 165 zł za megawattogodzinę oraz 1374 zł za megawattogodzinę. A teraz wracamy do przyjętych wczoraj przez rząd nowych dopłat dla odbiorców ciepła. Ci, którzy ogrzewają swoje domy węglem, już mogą ubiegać się o wsparcie w wysokości 3000 zł. Niebawem dołączą do nich kolejne osoby, te, którym również cena opału spędza sens powiek, a też przecież chcą mieć ciepło na zimę. Ciepło, które jest oparte o pelet, o LPG, o olej opałowy, o drewno opałowe, a także o ciepło systemowe. Listę osób, które skorzystają na nowych regulacjach, wyliczał premier Mateusz Morawiecki. Dla tych, którzy korzystają z peletu, dopłata wyniesie 3000 zł. 2000 trafi do osób korzystających z oleju opałowego. Na 1000 zł mogą liczyć osoby opalające domy drewnem kawałkowym, a 500 zł ci, którzy mają kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG. Z pomocy będą mogły korzystać też instytucje wrażliwe, czyli szpitale, szkoły czy kościoły. Ciepło systemowe musi być tańsze właśnie również dla nich. Rząd w dodatku dla podmiotów wrażliwych uwzględnił wsparcie dla 23 tysięcy budynków. Do nich ma trafić łącznie 1 200 000 000 zł. W przypadku odbiorców ciepła systemowego, czyli tych objętych taryfowaniem, ustalona została maksymalna podwyżka cen za ogrzewanie i ciepłą wodę. Zdecydowaliśmy się na bardzo prosty mechanizm, rozwiązanie, które blokuje cenę. Ta maksymalna podwyżka to jest 40%. W całym sezonie grzewczym nowe regulacje mają obniżyć rachunki gospodarstw domowych od 1000 do 4000 zł. Tym mechanizmem, z jednej strony taryfowym, z drugiej dopłatą na poziomie gminy, obejmujemy wszystkich odbiorców ciepła sprawiedliwym systemem w takim samym stopniu. Wszystko wskazuje na to, że obóz władzy będzie spieszył się z przyjęciem regulacji przez Sejm. Jest wysoce prawdopodobne, tyle mogę powiedzieć, że będzie dodatkowe posiedzenie na samym początku września. Według zapowiedzi marszałka Senatu również ta izba mogłaby przyjąć regulacje w ekspresowym tempie. Przyjętej przez rząd ustawie o dopłatach do ciepła towarzyszy kolejna o wsparciu finansowym dla samorządów. Ta ustawa charakteryzuje się jedną zdecydowaną cechą. Jest ona bardzo elastyczna. Środki, które przeznaczamy dla samorządów, 13 i blisko 7,7 miliarda złotych, mogą być wydane w sposób elastyczny. Mogą zrekompensować ubytki w dochodach bieżących, czyli na wydatki bieżące. Mogą służyć na inwestycje. Mogą być przeznaczone na różnego rodzaju podwyżki. Ale także, i to chcę szczególnie podkreślić, mogą i powinny być przeznaczone na dodatki do właśnie ciepła, ciepła systemowego, na rekompensatę podwyżek ciepła, po to, żeby mieszkańcy mogli korzystać z tańszego ciepła, z tańszej energii, a więc na dopłaty do węgla, dopłaty do ciepła. Minister rodziny Marlena Maląg zapowiada okrągły stół w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. O szczegółach mówiła na antenie naszej stacji. Ograniczenie handlu w niedzielę miało poprawić sytuację pracowników i choć przepisy obowiązują, to wciąż pojawiają się próby ich omijania. Między innymi poprzez rzekome wspieranie czytelnictwa i budowanie czytelni w sklepach. Ta ustawa, która o handlu w niedzielę, jest ustawą szczelną. Wskazywała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg w programie Polski Punkt Widzenia w telewizji Trwam. Wyjaśniła, że podobne stanowisko zajęła Handlowa Solidarność. Z jej przewodniczącym minister podjęła rozmowy, by dowiedzieć się, jak realnie wygląda sytuacja pracowników i co zrobić, by nie byli pod ciągłą presją pracodawcy, który na wszelkie sposoby szuka powrotu do tego, by sprzedawać w niedzielę. Chcielibyśmy usiąść do takiego okrągłego stołu. Z jednej strony właśnie strona społeczna, ale także zaprosić stronę pracodawców, przedstawicieli tych branż, aby przede wszystkim porozmawiać o tym i jaka jest idea zamkniętych sklepów w niedzielę. Minister Marlena Maląg mówi o potrzebie dobrego przygotowania takiego spotkania. Zapowiada, że chce włączyć w rozmowy głównego inspektora pracy. Przekonuje też, że przy zaangażowaniu Państwowej Inspekcji Pracy udało się powstrzymać plany ponownego otwarcia sklepów w niedzielę przez sieć Biedronka.
Przenosimy się do Nigerii, gdzie nasilają się prześladowania chrześcijan. W kraju doszło do porwania 4 sióstr zakonnych. W ubiegłą niedzielę 4 siostry zakonne były w drodze na mszę świętą, na miejsce jednak nie dotarły, zostały porwane przez uzbrojonych napastników. Informacje te w oświadczeniu potwierdziło ich zgromadzenie sióstr Jezusa Zbawiciela. Sprawą zajęła się policja, funkcjonariusze deklarują, że są na tropie porywaczy. Nie wiadomo, gdzie są przetrzymywane zakonnice, napastnicy nie wysunęli też jak dotąd żadnych roszczeń finansowych. O modlitwę w intencji uprowadzonych sióstr zaapelowało papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Skali prześladowań nigdy w pełni nie wyrażą liczby. Zrobią to twarze tych, którzy do końca ukochali naszego Pana. W ostatnich miesiącach w Nigerii mocno nasilił się proceder porwań dla okupu. Celem bandytów padają niejednokrotnie księża i przywódcy religijni różnych wyznań. W zeszłym tygodniu porwany został katolicki ksiądz i seminarzysta. Napastnicy przetrzymywali ich 2 dni, po czym wypuścili na wolność. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę spokojnego popołudnia. Z Panem Bogiem.